Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Gościem programu jest dziś Rafał Dudkiewicz, lider Nowej Nadziei, były prezydent Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, w listopadzie w wieku 97 lat zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz. Były metropolita wrocławski odszedł w niesławie, oskarżany publicznie o molestowanie, o czyny homoseksualne, o poręczenie za księdza pedofila i współpracę z SB. Pan wraz z 50 innymi opozycjonistami z czasów PRL napisał list w sprawie kardynała do episkopatu, do nuncjatury apostolskiej w Polsce. W jakim celu? Po pierwsze, to smutne wydarzenia. Po drugie, przez wiele lat pozostawałem w dobrych kontaktach, być może nawet w przyjaźni z księdzem kardynałem. Wraz z grupą przyjaciół z opozycji chcieliśmy z jednej strony dać świadectwo dzielnej postawie kardynała w okresie przede wszystkim stanu wojennego. Chcieliśmy dać świadectwo temu, że nie wierzymy w zarzuty dotyczące współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa oraz chcieliśmy poprosić, taka była moja intencja, o większą transparentność dotyczącą tego procesu, który został zakończony komunikatem nuncjatury apostolskiej. Czyli chcieliśmy wspomóc bliskiego znajomego, wspomóc kogoś, kto jest ważny w historii Wrocławia i w historii Solidarności, równocześnie prosząc o wyjaśnienie głębsze, jeśli ono się dokona, jeśli będzie potwierdzało zarzuty, trzeba będzie z pokorą pochylić głowę. Kto wyszedł z inicjatywą napisania tego listu? Ze mną się skontaktował Władek Frasyniuk, więc ja to robiłem w kontakcie z Władkiem Frasyniukiem. Jest jakaś reakcja na wasz list, odpowiedź z episkopatu, z nuncjatury? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja nie jestem operatorem tego listu, więc może nie znam najnowszych szczegółów, ale podejrzewam, że gdyby się coś pojawiło, to bym wiedział. Być może strona kościelna będzie potrzebowała więcej czasu, być może nie odpowie w ogóle, co byłoby smutne w obliczu jednak wielkiego kryzysu, którym pogrąża się Kościół katolicki także, albo może przede wszystkim w Polsce. Kilka dni po śmierci kardynała Rada Miejska Wrocławia odebrała mu honorowe obywatelstwo przyznane w 1996 roku. Pan uważa, że postąpiono słusznie, czy ta decyzja była przedwczesna? Nie chciałbym się odnosić do decyzji Rady Miejskiej. Rada Miejska jest suwerenna w swoich decyzjach. Odniosę się krótko do innej kwestii, mianowicie aby móc odebrać to konkretne honorowe obywatelstwo, Rada Miejska wprowadziła regulację, której wcześniej nie było, że w ogóle wolno, że można odbierać honorowe obywatelstwa. Otóż ja miałbym skłonność, ale rzecz już się stała, miałbym skłonność w planie ogólnym przyjąć pewną procedurę, tak jak jest procedura przyznawania obywatelstwa, że jest komisja nominacyjna, jest zgłaszanie kandydatur, jest to poukładane proceduralnie. Tak sądzę, że byłoby właściwe, gdyby na przykład w momencie, kiedy jest intencja odebrania, gdyby się pojawiła komisja ekspercka zatwierdzana, powoływana przez Radę Miejską, gdyby to był proces pogłębiony. Ale to jest takie refleksyjne spojrzenie na tę kwestię. Panie prezydencie, zmiana tematu. Jak pan reaguje, jak pan słyszy hasło polexit? Alergicznie. To jest absolutnie nieodpowiedzialna postawa premiera Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Wetowanie budżetu unijnego i Europejskiego Funduszu Odbudowy w momencie wielkiego kryzysu jest sprawą niebywałą. Polska straszy zawetowaniem, bo nie zgadza się na powiązanie budżetu z przestrzeganiem praworządności. Tak. Pamiętajmy, że w wypadku budżetu mówimy o tym, że do 2027 roku Polska mogłaby uzyskać ponad 100 miliardów euro. To jest tyle, ile wynosi jednoroczny budżet państwa polskiego po stronie wydatków. A jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, do 2026 roku mogłaby uzyskać 57 miliardów euro. To jest 57 rocznych budżetów Wrocławia. Zatem są to gigantyczne pieniądze. Równocześnie ten proces rozbija Solidarność, proces wetowania rozbija Solidarność Europejską. Tak się w ramach kryzysu nie robi. Już się pojawiają głosy, na przykład premiera Holandii, że może trzeba pomyśleć, i nie daj Boże, żeby się tak stało, o Unii Europejskiej bez Polski i bez Węgier. I tylko jeszcze jedna uwaga. To, co się dzieje, czyli to weto zgłaszane przez Polskę i przez Węgry, jest wetem zgłaszanym w interesie, że tak powiem, nieprzyzwoitych interesów robionych na pieniądzach europejskich przez premiera Węgier Orbana.
A jak pan myśli, na ile realne jest wyjście Polski z Unii Europejskiej? Ja myślę, że to się w tej chwili nie dokona. Mam ogromną nadzieję, że to się nie dokona. Co więcej, mam nadzieję, że zostanie zawarty pewien kompromis budżetowy związany na przykład ze złożeniem jednostronnych deklaracji przez Węgry i przez Polskę. Ale pewien proces społeczny, który został uruchomiony, pewna dynamika antyeuropejska jest bardzo niebezpieczna, dlatego że ona zostawia ślady w Polsce i zostawia ślady u innych członków podmiotu, którym jest Unia Europejska. Mm-hmm. Na przykładzie Wrocławia, gdyby nie środki europejskie, to w jakim momencie, w jakim miejscu byłby dziś Wrocław? To można porównać dwa miasta, które w latach 90. były na mniej więcej tym samym poziomie, Lwów i Wrocław, na poziomie rozwoju ekonomicznego. Wrocław wyforsował się o jakieś, moim zdaniem, 10 lat do przodu. To nie jest krytyka Lwowa, tylko Lwowowi nie zaoferowano tego rodzaju historycznej szansy. My jesteśmy numerem jeden w Europie w tworzeniu miejsc pracy. Jesteśmy trzecim miastem co do tempa rozwoju w Unii Europejskiej. To by się nie dokonało, gdyby nie ogromne fundusze, uczestniczenie w tej większej rodzinie i gdyby nie standardy europejskie. Mm-hmm. A gdybyśmy dzisiaj zostali właśnie odcięci od tych funduszy europejskich? No to wobec kryzysu, który dotyka Polskę bardzo mocno, to jest decyzja, to jest szalona, obłędna decyzja, to jest decyzja kogoś, kto nie potrafi myśleć w kategoriach strategicznych. My sobie nie poradzimy z wychodzeniem z koronakryzysu, jeśli nie będziemy uczestniczyli w pewnym projekcie szerszej, większej rodziny. W naszym wypadku, ze względu na położenie geograficzne, tą rodziną jest właśnie Unia Europejska. To teraz chwilę o budżecie, ale Wrocławia. Ale może powiem jeszcze, jeśli pan pozwoli, tylko jeszcze jedną rzecz. Także kwestie modernizacyjne, społecznie i infrastrukturalnie, odnoszenie się do godności człowieka i tak dalej. To są kwestie, które są związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Panie prezydencie, budżet Wrocławia, radni Nowoczesnej, czyli także członkowie Nowej Nadziei, mówią wprost, że nie poprą budżetu Wrocławia w takiej formie, w jakiej zaproponował prezydent Jacek Sutryk. Radni zgłosili swoje poprawki, 44 na kwotę ponad 22 milionów złotych. Ta koalicja chwieje się między prezydentem a Nowoczesną? Tak słyszymy. Ja nie uczestniczę w tym procesie. To smutne dla mnie wiadomości, ponieważ jestem związany z jedną i z drugą stroną obecnego konfliktu. Niezwykle silnie zachęcam do dialogu. Trzeba rozmawiać. Mhm. Budżet jest proponowany przez prezydenta miasta, ale zatwierdzany, przyjmowany przez radnych miejskich, przez Radę Miejską. Trzeba rozmawiać. Dialog jest absolutnie potrzebny. Jest taki czas, kiedy uczestnictwo, partycypacja ma określoną wagę. Bardzo proszę o to, żeby obie strony zechciały doprowadzić do dobrego rozwiązania poprzez dialog. Czyli pan też mówi otwarcie o konflikcie. Mówi pan stronę konfliktu. No tak, czytamy doniesienia, rozmawiamy z uczestnikami tego sporu po obydwu stronach. Ja przecież jestem wrocławianinem. A z doświadczenia to są takie normalne tarcia przed zatwierdzeniem budżetu? Zdaje się, że napięcie jest dosyć silne. Ja przez 16 lat przeżywałem różnego rodzaju tarcia. Nie umiem ocenić głębokości tego, ponieważ opieram się wyłącznie na dwustronnych relacjach i doniesieniach medialnych. Sam powstrzymuję się od uczestnictwa w tejże kwestii. Także nie jestem najlepszą osobą, która może mediować. Zatem z pewnego dystansu zachęcam i proszę o rozmowę. Ktoś powinien wyciągnąć rękę, ktoś powinien wykazać dojrzałość. Mm-hmm. Popiera pan strajk kobiet? Bardzo mocno tak. To jest od dłuższego czasu bardzo taka duża i ważna erupcja energii społecznej. Skądinąd wywołanej niezrozumiałymi dla mnie zachowaniami Jarosława Kaczyńskiego i rządu PiS-u. A równocześnie chcę powiedzieć, że jestem niezwykle zagniewany i niezwykle oburzony poziomem reakcji tajnych służb, które dopuszczają się aktów prowokacyjnych wobec manifestujących, a także poziomem reakcji policji, już to użycie gazu, już to wywiezienie na posterunek w Piasecznie. To są wyraźne szykany, to się w państwie prawa nie powinno zdarzyć. Pana zdaniem policja przekroczyła pewne granice, które przekraczać nie powinna? Policja okazała się być nie służbą publiczną, ale służbą podporządkowaną interesom partii rządzącej. Wiemy, że w tej chwili już nawet w sensie formalnym odpowiedzialność za tę sferę ponosi wicepremier Kaczyński, więc spoglądamy na niego. Opinia publiczna Polaków zresztą dość wyraźnie powiedziała, co myśli o tych poczynaniach. Około 70% Polaków, jeżeli dobrze pamiętam, jest za tym, żeby premier Kaczyński podał się do dymisji. Jeden z polityków opozycji, bodaj Michał Szczerba, poseł Szczerba, powiedział, że
Policja powinna stać po stronie prawa, a nie prawa i sprawiedliwości. Pan się pod tym podpisał? Zdecydowanie tak. Właśnie o tym przed chwilą mówiliśmy. No, policja powinna stać... Polska powinna być krajem sprawiedliwym, a policja powinna stać po stronie prawa, po stronie obywateli. Wolność demonstracji jest gwarantowana Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. To, co się dzieje w tej chwili, jest z jednej strony, jak mówiłem, taką bardzo pozytywną erupcją energii społecznej. W garnku się już gotuje, teraz musimy z tego przyrządzić dobrą zupę, z tego musi być za jakiś czas kawał porządnej demokracji i wolności i godności dla Polaków. Myślę o najbliższych wyborach, te planowane są za 3 lata. Być może napięcia wewnętrzne w PiS-ie i napięcia, które wywołuje na zewnątrz Prawo i Sprawiedliwość, doprowadzą do wcześniejszych wyborów. Mam nadzieję, że opozycja będzie do nich przygotowana. Panie prezydencie, a jakie właśnie takie konsekwencje w najbliższych miesiącach tego, co się dzieje na ulicy od 22 października? No, w tej chwili jednak jesteśmy skoncentrowani przede wszystkim na tym, jak przebiega kwestia kryzysu zdrowotnego i kryzysu ekonomicznego związanego z pandemią. Poziom umieralności w Polsce jest wciąż bardzo wysoki. Widać najwyraźniej, że państwo polskie, które nie najgorzej przeszło przez pierwszą falę, nie przygotowało się strategicznie do drugiej fali. Po drugie, jeśli chodzi o kwestię strajku, ogólnopolskiego strajku kobiet i manifestacji, widać wyraźnie, że następuje takie modernizacyjne przesunięcie społeczne, że chcemy być bardziej europejscy, ale że domagamy się też więcej szacunku dla nas samych. Tak, że domagamy się więcej szacunku dla czegoś, co określamy wolnością i godnością ludzką. Tego nam nikt nie zabierze. Polacy musieli się ponownie o to upomnieć i moim zdaniem tak się będzie rozkładała polityka, ale nie w najbliższych miesiącach, to jeszcze nieco dłuższą chwilę potrwa. Mhm. A pana nie oburza ten język protestów, często wulgarny? Z jednej strony można powiedzieć, że to nie dżentelmeni burzą Bastylię, z drugiej strony gniew nie przebiera w słowach. Jeśli urażono nas w istocie naszego jestestwa, to czasem posuwamy się do gniewnych słów. Przecież nawet w kłótniach i sporach rodzinnych, nawet w nich, choć te są zamykane w czterech ścianach, też padają gniewne słowa. Ja oczywiście wolę język dużo bardziej łagodny, ale proszę pamiętać, że ulica rządzi się swoimi prawami także w warstwie formułowania myśli. Te protesty zaczęły się od wyroku Trybunału w sprawie aborcji. Jak pan myśli, jak powinna zakończyć się ta kwestia aborcji? Aborcja jest problem, przede wszystkim problem sumienia. I to jest częstokroć tak niezwykle bolesny i trudny problem indywidualnie dla osoby, dla kobiety, która rozważa taką kwestię, że nie powinniśmy za głęboko wchodzić w te kwestie regulacjami prawnymi. Z drugiej strony naruszenie pewnego, też trudnego kompromisu aborcyjnego, który przez lata obowiązywał w Polsce i co do którego Lech Kaczyński mówił, że nie wolno go naruszać, naruszenie tego kompromisu przez Jarosława Kaczyńskiego było rzeczą i sprawą karygodną i doprowadziło do takich napięć. Ja sądzę, że to się ostatecznie przesunie w kierunku czyli w pewnej perspektywie czasowej, w kierunku pewnego liberalizacji prawa aborcyjnego. Ja sam pan jako... osobiście, to właśnie za przymuszaniem kobiet do rodzenia ciężko upośledzonych płodów, nie, wyborem kobiety? Muszę rozgraniczyć, prawda? Oczywiście jestem przeciwnikiem aborcji, ale w żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem przymuszania do czegokolwiek. To są kwestie, które raz jeszcze powinny się rozgrywać we własnym sumieniu i wedle wolnej decyzji tych, których dotyczą. Ich cierpienie i ból jest częstokroć tak wielkie, że jakby to powiedzieć, że już wystarczy tej kary, którą są te trudne przeżycia. Panie prezydencie, 1,5 minuty. W jakim momencie jest dzisiaj nowa nadzieja? Jest trudny okres pandemiczny. My jesteśmy w trakcie budowania i dobrze to idzie struktur na Dolnym Śląsku. Odbywamy seminaria. Wczoraj mieliśmy bardzo interesujące seminarium z panią Barbarą Engelking. Wcześniej profesor Hausner był naszym gościem, Michał Boni. Planujemy na początek nowego roku kilka takich ściśle prawnych seminariów dotyczących ścieżki prawnej, którą trzeba będzie wychodzić z zaniedbań albo z złych ruchów Prawa i Sprawiedliwości. Czekamy trochę na poluzowania pandemiczne. Wtedy wrócimy do projektu przebrandowienia, czyli zmiany nazw klubów w Sejmiku i w
Radzie Miejskiej Wrocławia. Mamy trochę, ale pandemia to hamuje, mamy trochę sygnałów z Polski, że chcieliby się do nas różne, chciałyby się do nas różne osoby przyłączyć. A z tym przemianowaniem klubów w Radzie i w Sejmiku, to jeszcze w tym czy w przyszłym roku? Ja myślę, że to będzie początek przyszłego roku. Chcemy to spotkać z tym momentem, kiedy będzie można dużo bardziej. No, ja się cieszę, że my rozmawiamy normalnie, ale jednak większość kontaktów dzisiaj jest wirtualnych, więc chcemy ten moment spotkać z takim, kiedy świat, Polska będzie wychodził już w bardziej międzyludzkie kontakty niż wirtualne. I wyjdziecie z takimi pierwszymi pomysłami, efektami waszych prac? Można już w tej chwili słuchać tych seminariów wirtualnych, których uczestniczymy. Tam pada wiele pomysłów i wiele idei, ale owszem tak, będziemy pokazywali różne rzeczy i dla Wrocławia, dla Dolnego Śląska i dla Polski. Tyle. Rafał Dudkiewicz, Nowa Nadzieja, były prezydent Wrocławia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia dla Pana i dla Państwa. Dziękuję również za uwagę. Do zobaczenia.